Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Dying Light. Tak sobie postanowiliśmy, że okej, w tym podejściu będziemy wspierać ocaleńców, ile się tylko da. Tak fabularnie sobie zdecydowaliśmy. Jak już tam raz zaczęliśmy ich wspierać, zwłaszcza w poprzednim odcinku, no to dobra, niech im będzie, spróbujemy im pomóc na maksa. Damy im wszystkie dzielnice, o ile to będzie możliwe i coś w tym stylu, nie? A teraz kontynuujemy fabułę oczywiście. Jest ze mną Kacperek. Dzień dobry. Może Boczus się nawet kiedyś pojawi, ale to nie wiadomo, czy dotrze do tego czasu, dożyje, czy skończymy to szybciej. No ale zobaczmy, co my tu mamy. Lucik, okej, tutaj jakieś śmieci. No i co tu się stało? Ostatnio odbiliśmy wieżę z wodą, co oczywiście zmieniło właśnie podział siły w mieście. Oddaliśmy ją oczywiście ocaleńcom. Syf, jak u mnie w pokoju, okej. I co? A, Barney, no właśnie, Barney tutaj od tych lumpów okazał się, że coś tutaj kręcił z tymi bandytami z wieży. Dlatego musimy teraz ogarnąć, co tu się dzieje. O. Tu coś jest. O, to wygląda jak wycięta skóra. Ciekawe czy. Ciekawe kogo. Co jest? O, kurwa, to ludzka skóra! Hakon! Znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry. Co? No. O, zaraz się zżygam. No, wiesz, Kasperku. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barney? Co to kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się. Próbuj dalej. To nie jest moje. Zabiję cię, ty gnoj! Yes. Jeszcze będzie walka z młodym, nie? Walka z Gimbą, twoja ulubiona. Yes, wreszcie Gimbus może dostać w pierdziel. Pana to. I... Planujemy, o kurwa. Ue, chyba się rozpaćkał. Co? To było brutalne. Nie, widzowie, co tu się dzieje? Co to jest? O, jednak żyje, dobra, wstawaj. Przestań! Jestem. Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Który to? Odjebało ci? Ty czy ją? Wrabia nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lukasa. Po śmierci? Czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Yes, może ty nie, ale twój jebnięty brat... Barney nie jest psycholem. Nie mamy z tym nic wspólnego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Aiden, to nie my. Nikt na bazarze ci nie uwierzy. No to skąd wziął się ten płat skóry, Sophie? A może ktoś nam to podrzucił? Ale pomyślałeś kto? O tym? Niby kto. I po co? Po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lukasa? Kto na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. No, to ma trochę sens, ale kto by na tym zyskał? Komu zależało na bez zabiciu? Bez znaczenia. To sprawa między wami Aiden. I Aitorem. Poczekaj! Proszę. Proszę. Aitora nie obchodzi prawda. Uwaga! Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna, Sophie. To... Nie, ale będziesz miał krew na rękach. No, krew niewinnych. Co mnie to obchodzi? Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie. Nie jesteśmy ja muszę rozwiązać tę zagadkę. By Lukasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcecie się pozbyć espeków. Tak, i się ich pozbędziemy. Ale nie jak z wyrolep pojeby i zabójcy, Aiden. Uwierz mi, ktoś nas tu wrabia. Znaczy, no to brzmi zabiorę jak... Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. Ja. Aiden już mi leży. Pozbywając się największego problemu tego miejsca. SP. Brzmi niebezpiecznie. Przygotowujemy się do tego od dawna. Powiem ci wszystko, kiedy Jezu, będę będzie gotowa. Walka, je. Trzymaj radę pod ręką. Kacperku. Czas przeprowadzić tu parę zmian. To jest właśnie ten problem świata. Są zombiaki, jest wszystko do dupy, a ci jeszcze będą walczyć między sobą. To jest po prostu, to jest tak niewiarygodne, co tutaj się odwala. Życie, Krzysztof. Znaczy, dobra, domyślam się, że faktycznie tą skórę ktoś mógł podrzucić, bo to głupie, nie? Trzymać takie coś w takim miejscu, to jest po prostu dziwne, nie?
Więc tu faktycznie może to ma sens, ale pytanie moje brzmi teraz, kto tak naprawdę zyskał na tym, co tu się odwala? No bo no nie ma jakiejś takiej zbytnio postaci, nie? Która chciałaby do tego doprowadzić do wojny, nie? Każdy mniej więcej chce wojnę, chyba że co, SPC zamordowali swojego? Myślisz, że to może mieć sens? No raczej nie. A kto chce wojny? W sensie, żeby bazar niszczyć. No właśnie, Aitor, no. No, SPC chcą rozwalić ten cały bazar, ale to takie... Zabiłby własnego dowódcę i tak dalej, skoro mówił, że tu się kochają. Dziwne takie, później śledztwo zrzuca i tak dalej. Takie podejrzane. Mam pewną szaloną teorię, że to może być Hakon, autentycznie. To mógł coś odjebać Hakon, ale nie dlatego, że go nie lubię, tylko że popatrz, on tutaj był wtedy, pamiętasz? Nam pomógł tak po prostu, to było dziwne po prostu, nie? A, tu są jakieś te druty kolczaste. No więc to po prostu było dziwne. No, gdzie w ogóle mamy teraz iść? Dziennik? Nie widzę nic. Poczekaj, aż odezwie się Sophie. Aha, czyli mamy robić po prostu tego. Nic. No, mamy czyścić mapę. To jest jakiś wykrzyknik. Tak? O, idę na ten wykrzyknik, co oznaczyłem. No, to... Idę za tobą. Jest to jakiś skok bezpieczny? O, jest. No jest. Gdzie? O, jest faktycznie. Na dupę, lądowanie. No, dlatego autentycznie mam pewne podejrzenia, że to może być Hakon. Tylko co on by na tym zyskał, na tej walce, to ja nie wiem. Że bazar i tego by się, chyba że takaś zemsta, że może, nie wiem, wyruchali Hakona 100 lat temu i teraz nagle się mści. Bo pamiętasz, on tak mówił, żeby szybko dawaj coś tam do centrum, dawaj takie. Takie trochę jest dla mnie podejrzany w tym wszystkim, ale no poza nim to nie wiem kto właśnie, ale no co on by zyskał na tym, tego nie wiem jeszcze, za mało go znamy po prostu. Gimbus, ale Gimbus widzisz, podejrzany. Gimbus jest idiotą, ale to jest debil po prostu, ja nie sądzę, żeby on go zabił, bo to jest po prostu debil, no. No ja nie mam typu, dlatego chcę z ciekawości rozwiązać tę sprawę. Ale dziwne, że nie było teraz możliwości wybrania, czy po prostu pójść do... No, nie było wyboru, więc no... Myślę, że wcześniej właśnie, jak już podjęliśmy wybór po prostu, że tam chcemy im pomóc, to już teraz musimy faktycznie im pomóc. Ale nie, nie było chyba takiego. Znaczy, no jak ona tam z kuszy celowała, to można było w sumie powiedzieć, że a, chuj ci w dupę, pomagamy SPK-u. Pewnie to zadecydowało. Możliwe. Sześćdziesiąt metrów do tego wspaniałego wykrzyknika. Yeah. Aiden, jesteś tutaj od dawna. Właściwie to jesteś już jeden... Jest muza. Na dwa wykrzykniki, a nie, jeden jest dalej. Oho, czy to jest nasza znajoma? Dziewczynka? Jest, i ona. Bodziejka. Cześć, mała. Co słychać? Kastet. Nie jestem mała. Aha. Słuchaj, chyba już się znamy. No. Ja jestem Aiden. A ty? Maja. Co tu robisz, Maja? Szukam bandytów. Stłukę ich na kwaśne jabłko. Wow. Ale teraz chowam się przed zarażonymi. Zadymiara. No tak. A co takiego zrobili ci bandyci? Ukradli nam różne rzeczy. Ale najważniejsza rzecz to... O, mój brat. Toni! O nie. Sam jest! Nie będziesz już za nami łazić, gówniaro! O, jacy mieli ludzie. Mówiłam. Już po tobie. Nie martw się. Może im nastukam. Schowaj się. To zajmie chwilę. Ja myślę, że im nastukam, to nie będzie z nich co zbierać. Ale zobaczmy. Dobra, uwaga, atak z góry trzeba przeprowadzić. No kurwa, no nie działa to gówno jebane. Że tak powiem. Posmakuj tego, fiucie! No to obok stoi jakiś jamur wyjebana, ma walkę. Ej, pierdalaj, typa, stopa. Przeżył? A nie, przeżył. No. Co to tak w ogóle jest? Co ci ludzie? Debile. Dobra, pogadajmy z tą. A ten atak z góry muszę tego zobaczyć. Zaraz wam pokażę moje drzewko rozwoju. Co ja tam mam, bo coś mi tu się nie zgadza. Dzięki! To było niezłe. I trochę obrzydliwe. Nie no, flaki latały. To oni ci coś ukradli? Nie, wcześniej było ich więcej. Pewnie to tamci ją mają. Co było najważniejszą rzeczą, którą zabrali? Brat.
moja pozytywka. Nie. To nie za dlaczego misja. Jest tak ważna? Mam ją po mamie. To jedyne, co mi po niej zostało. Znowu smutne story. Faktycznie ważna rzecz. Ja już się przyzwyczaiłem. Musisz ją znaleźć, a ja pozwolę ci ją zatrzymać. W końcu mnie uratowałeś. Bandyci weszli do budynku przy placu budowy na William the Ninth Road. Musisz mi ją odebrać. Jak nie ty, to ja to zrobię. Chwila, moment, dziewczynko. Znaczy, dziewczyno. Spokojnie, zajmę się nimi. Jak nie będziesz mógł ich znaleźć, zatrzymaj się i słuchaj. Pozytywka gra taką melodię. To jest zbyt duży klas. Będę pamiętał. Tylko za dnia ich tam nie będzie. Musisz poczekać do nocy. Zawsze tam wracają na noc. Czemu? Może zaprowadzę cię do domu. Gdzie mieszkasz? Nie mieszkam. Pójdę na bazar. Sama. Nie jestem dzieckiem. Jeśli nie chcesz zatrzymać pozytywki, możesz ją tam sprzedać. Jest dużo warta. I to jest, Kasperku, ja jej oddał. No właśnie, dziwna kreacja questa. Z jednej strony chcę odzyskać pozytywkę, ale z drugiej chcę ją nam oddać. Dlaczego? Dlaczego? Bo tak to się ona zabiła tego szefa SP-ków. Przyjdź na bazar. Organizujemy spotkanie. Spierdale, ta questa robią dla dzieci. Powiem ci wszystko, jak przyjdziesz. Pośpiesz się. Dobra, to idziemy najpierw po pozytywkę, bo to jest zbyt dobry quest, widzowie, żeby go zostawić. Dzieci w potrzebie. Tylko jak tu przeskoczyć? Tu jeszcze jest jakiś wykrzyk. Czemu się wyjebałeś? Udało mi się przeżyć, ale chciałem doskoczyć, ale za mało pędu miałem. Chodźmy szybko tą pozytywkę ogarnąć, zobaczymy. Ale tutaj jeszcze Gdańsko, chodź tu do mnie. Jak Gdańsko? No nie bierz 10 questów. Mówić Gdańsko jest. Idę po pozytywkę, sprzedać ją na czarnym rynku. Jezu. Co my tu mamy? Aha. To co oni się... quest z Gdańskiem, no ty. No dobra, tam jakieś kolejne pozytywki byś ukradł dzieciom tylko i... Tyle byłoby swojego questa. Ja chcę oddać jej tę pozytywkę, halo. To jest najmniej ważne. Dobra, niby w nocy powinniśmy przyjść, ale można w dzień też wejść. Co tu za dziwne? No może ich nie być. Ty, tu jest jakiś gruby skurwol. Melodia z pozytywki. Jakby od strony tego zarażonego. Gruby skurwol połknął pozytywkę, czujesz to? Ja jak to mam prawo, że się nie robiłeś? Od góry wlazłem. Jest. No co, to ja po... Ja jestem na górze, no i gdzie ty tam coś? Kurcze, mamy tu... Dio. Kur... O! No tutaj, do kontenera trzeba wejść. No i tu w kontynerze jest wejście. Ja tu nic nie widzę. Tu jest, o, po prostu się wchodzi się. Za ty walczysz tutaj z robolami. Wieśniakami. I ale ich dużo. No właśnie. Kurry. Zlali cię już jak dziwkę? Nie, odpuszczam mi się stamina. No i gdzie to widzisz? No i baj, tu się wchodzi do kontenera normalnie, o. A tutaj, aż od góry, od góry. Zwyczajne ludzkie wejście. No i tu jest, patrz, tu gruby skurwol ma pozytywę. Ale noże! Dobra, trochę ich to za dużo. Oho, tu się nie chwycę. O, tu się chwycę. A ja coś mam, też mam jakieś... O nie! O kurra, on machnie jak na górę, to jest pizda okręt. Nie, on się broni. Masz mołotową. No kur... Jak on macha, to jest przejebane. Więc
co my tu mamy? Jezus, co ty mu tam... A jest jakiś build podrzucany nożami, czy nie? No jest, są cztery buildy w sumie. Jeden z nich to jest właśnie na Rangera, czyli gościa od ataków dystansowych. Ja bym w to poszedł. Puknął sobie nóżką. Kurde, gość. Macha łapą. Uchaj. Ja nie mam teczek. To sobie zrób. Masz granatę, gościu. Masz buldyna. A co ja tu jeszcze mam? Więcej noży. O, broni się. O, granat. Dlaczego on już nie ma pokazanego HP? No musisz kół kliknąć, albo czasami się buguje może. Dobra, no właśnie. I była pozytywka, jest pozytywka, przedmiot wartościowy. I tu jeszcze mamy kryształki do rozbicia. Co to za dźwięk? Kilka zwłok. To może być w takim kurwa miejscu. Coś tu jeszcze jest wartego uwagi? O jest, rozpaćkamy się wszystkich. Tam coś niebieskiego, a safe można było, ale tam pieniądze, czy no w sumie tobie są potrzebne pieniądze, dobra, można otworzyć safe'a. No, o wiele łatwiejsze jest, widzowie, otwieranie tego zamku w dwójce. Żaden wytrych jeszcze od początku gry mi się nie złamał, autentycznie, jest tak proste. Ja też jestem teraz. Gdzie ten safe? Na ścianie był. Niebieski. Nie widzę. A ci pokażę tutaj na tym. O, tutaj był na ściance. Tam gdzie otworzyłem to. A, ty tu jakieś dwie skrzynie. Co my tu mamy? Wódka. Ekwipunek jest pełny? Jak to pełny? Aha, że mam za dużo śmieci i nie mogę już. Gdzie to jest zaraz? Plecak. I nie mogę więcej sprzedać? Że co? Na przykład jak mydło upuszczę, co się stanie? Aha, i wódka ze starego świata, ale... To czemu ja mam tu jeszcze miejsce, widzowie? A nie mogę już więcej podnosić? O co tu biega? Ktoś się zna? Bajki. Dobra, to... Wezmę co tam te droższe rzeczy w takim razie. Wódka ze starego świata i zegarek. Jeszcze mam tu coś do wyrzucenia? To jest dziwne, moi drodzy, to jest dziwne. Nie wiem, wyrzucę wszystkie te shity. Ryż albo mąkę, o, mąka. Wezmę sobie zegarek i wódkę. To połączenie. Zegarek i wóda. Złamałem wytrych, teraz ty. Menu. To źle wróży. Dziewczynka zginie, pozytywka będzie zaminowana. O, te biotyki sobie podniesie. O, mam. A w tym środku jakaś broń. Tasak. A na chuj mi ten tasak, biżuteria. No, ale trzeba będzie iść koniecznie do tego, do sprzedawcy jakiegoś. A stąd koniecznie wejść. No, czemu nie mogę tego podnieść? Więc... Dziwnie jest to, widzę, nie wiem, czy to tak ma być, że nie da się podnieść tych rzeczy, że za dużo, na przykład, że wartość maksymalnie to 3000, czy co? Nie wiem, o co biega. Ale przynajmniej już wiemy, że trzeba faktycznie odwiedzać co jakiś czas tutaj sprzedawcę. Dobra. Jak tu teraz wyskoczyć? A, ja mogę się tutaj wybić. Pa, masz te barierki i po prostu idziesz na barierkę i skok. To teraz to wiem. Fajnie. Nie wiedziałem, że muszę E klikać. O, tu jeszcze bandyci na górze są. A jeszcze X-Trick wpadnie.
5 ekspa. Nie no, 1000. Słodka chuj. No i pal, 200 ekspika. Pogardzisz? No nie pogardzisz. O, jeszcze właśnie, nagroda główna. O, mogę cię uleczyć nawet. I też się uleczę. Ryż. Umiejętności. Mogę sobie dodać. O, co tam możesz dodać? Właśnie, też zaraz wam pokażę. Roztrzaskanie. O kurde. No właśnie, to jest to moje zbugowane roztrzaskanie. Nie wiem, jakiego użyć. Wciśnij podczas obserwowania wroga z góry. No i robiłem to i... Ale to wygląda jak po prostu z zaskoku. Nie, będę musiał to jeszcze sprawdzić. Tak, to mam właśnie kopniaka, roztrzaskanie głowy, zaraz cios judo chciałbym sobie dodać. No, o, podam sobie w ten kop z wyskoku. O, kop z wyskoku najlepszy. Skaczesz i dwa razy zajebiste. A jak wcisnę nieskończoność, to coś się stanie, czy nie? Nie, no chyba nie. Może nogi ci wypadną co najwyżej. Napierdala będę. O, trzeba skoczyć na auto. Zajebiście. Nie umrę? No jak na auto trafisz, to nie. O. Tak, to jest znany z jedynki feature. Każde auto jest zajebiście bezpieczne. Dobra, używamy tylko kotwiczki jakieś do góry. Krążą pogłoski, że jestem boski. Takie to są teksty. Dobra, i sprzedawca wreszcie, Menelu. No, wiutka dostawa, zajebista dostawa, tylko ja chcę sprzedać złom. O, dziękuję. Jezu, ile mam tych śmieci tutaj. Dobrze, że nie ma tego, jak to się zwie. Legenda głosi, że to nocni biegacze. A, mogą chyba ten lepszy tego, jakiś tam. Że sprzedawcy nie mają określonej liczby pieniędzy, bo to byłaby masakra. No to też mamy chyba jakieś lepsze. Bajery, no dobra. Zaraz to się ogarnie. Nie wiem też od czego to zależy, ale wydaje mi się, że u niektórych sprzedawców można sprzedawać wszystko, tak jak teraz widzicie, cały szmelc sprzedaje, buty, syf i tak dalej, a u niektórych się nie da. Dobra, mam 18 tysięcy, Kasperku. No to gratuluję. Sprzedam jeszcze 100 złomu, bo i tak będzie go za dużo. A coś jeszcze, środki czystości, to nie trzeba. Sprawdź moje towary! A jeszcze spodnie mam do sprzedania mnóstwo. No i tak to się... Nawet legendarne, bo z tego co rozumiem nie da się przekuwać przedmiotów, czy coś w tym stylu, nie? Że... O Jezu, jeszcze koszulki, Boże, ile ja mam tych śmieci tu nazbieranych. No, czyli jeśli wam dropnie legenda nawet na drugim poziomie czy coś, to nie da się jej ulepszyć z tego co rozumiem do lepszego. Chyba, że się da. Możecie powiedzieć, jeśli jecie. O, bronie wszystkie jest. Niektóre mają pierwsze poziomy jeszcze, o Boż. Świetnie. Dzieciaki nie dostaną dziś kolacji. Znowu. Do tego znacznika z misji. Dobra, ty tam idzie, już tu kończę handel. A jeszcze czapki mam do sprzedania, Boż. Nie wiem, czy to już jest quest z tym bazarem. Nie, chyba jest dalej. Dalej do oddania. No, oddać chyba jeszcze, to jest ciągle ten sam. Dobra, wreszcie chyba wszystko sprzedawałem. 21 kafli mam przy sobie. Szukasz czegoś? Ja to mam! Szukasz czegoś? Ja to mam. Środki czystości. Ja nie, mówiłem. To na bazar wejście. Aha, i mogę... kupować nieskończoność środków czystości? Co wiesz, tu? Wiesz, czego ci trzeba! Ile ja mam teraz tego? 207. Artykuł 207, no dobra. Dziwne widzowie, dziwne. To jest ekonomia w Dying Light'cie, myślę, że działa tak, tak... Wiecie jak działa. Także nie działa, szybka podróż. Dobra, dziewczynko, halo. Nie, to Sophie. Yes. To szaleństwo, Sophie. Walka będzie. Stróżowie mają więcej broni i ludzi. Zgniotą nas jak robaki.
Aitor ma więcej ludzi, ale my jesteśmy na własnym terenie. Na własnym terenie? Brednie. Nie wyrażam zgody. Dopóki dowodzę bazarem, nikt nie zaatakuje SP. Nie dowodzisz już bazarem. Co? Żaden z ciebie przywódca. Nigdy nim nie byłeś. Straciliśmy przez ciebie ludzi. Kryształy. Sam prawie zginąłeś. Moja matka marzyła o wolnym bazarze. Nie o niewolnikach SP-ków. Chcę przywrócić pokój. Możesz mi w tym pomóc? Ole powiedziała. Albo odejść. Roger, Humphrey, aresztujcie ich! Co wy robicie? Chcą zdradzić bazar! Roger! Straciłeś władzę, Karl. Chcesz być jak swoja matka? Będziesz miała krew na rękach! Dużo krwi! No i kaznodzieja się obraził. Karl ma rację. Nie mamy szans w otwartym starciu. Przykro. Sophie? Co jest to? Dlatego najpierw ich osłabimy. Co masz na myśli? Odetniemy ich główne źródło zasilania. Bez lamp UV Aitor nie będzie mógł bronić bazy. Będą musieli opuścić tunele i stracą dostęp do zbrojowni. Jak to pomoże mi się dostać do Central Loop? Kiedy Aitor będzie osłabiony, wycofa się, żeby zebrać posiłki. Wtedy przedostaniesz się do Central Loop. Jaki plan? Ale najpierw musimy wysadzić wiatrak. Wysadzić wiatrak. Szybko, zanim Aitor zorientuje się, co planujemy. Barney, zbierz naszych ludzi. Bądź gotów. Roger i Humphrey, idźcie do zbrojowni. Dajcie broń każdemu, kto może walczyć. No, ale będzie walka, Kacperku. Idź do Alberto i Vincenzo. Wprowadzą cię w szczegóły. Okej. Wspólnota Alberto. I wolność Aiden. Razem wygramy. Razem wygramy, nie wiem. Ten bazar to jest taki... To są tacy debile. To są taki wariaci. Nie no, on na pewno spoko. No fajny plan, no na pewno nic złego się nie stanie, na pewno strefy UV, które chronią wszystkich w mieście, na pewno nie będzie, miliony osób nie zginą przy tym. Ale ja zrozumiałem, że ona chce tylko połączyć UV tam u siebie, znaczy u tych, u aspektów. No a wiesz co zasila dokładnie wiatrak? Myślę, że jeden duży, największy, to jest największy wiatrak, to jest ten na mapie, jak sobie mapę zobaczysz na górze, to jest ten wiatrak właśnie, na górze. Co? Aha, nie mogę tu zeskoczyć? Co za bzdura? Kurry. A ta co znowu płacze? Ja myślę, Kasperko, że to będzie tylko więcej złego niż dobrego. Dlaczego mi nie pomożesz? Ty parszywy, bezduszny gnojuk! Wszystko w porządku? Gnojiku? Nie! Nic nie jest w porządku! Proszę! Chodzi o moich synów. Zgubili się gdzieś. Nie ma ich od wielu godzin. Mo ma 13 lat, a Scotty 16. Proszę. Chłopcy w tym wieku często się włóczą. Nie, nie oni. Zawsze mi mówią, dokąd idą i kiedy wrócą. Miła polska matka. Tym razem matka. Też tak było, ale... Zbliżają się moje urodziny. Boję się, że wpakują się w kłopoty, żeby mnie czymś zaskoczyć. Umarłabym. Rozumiesz? Gdyby coś im się stało. Głowę zombiaka ci tego dużego przyprowadzą, opolowali. Tego zbirę. Hej, mogę się rozejrzeć, ale jestem tu nowy, nie przelewa mi się. Nam też nie, ale bez moich synów nie miałabym nic. I jeśli ich znajdziesz, dam ci coś, co odłożyłam na czarną godzinę. To są te teksty po prostu. No. Spróbuję ich znaleźć, jako pielgrzym znam się na tropieniu. Co? Pielgrzym? Gdyby nie chodziło o moje dzieci. Wiem, jacy ludzie zostają pielgrzymami. Lepiej nie mieć z takimi nic wspólnego. No właśnie, kim jest pielgrzym tak naprawdę? To jest... Gdzie mam zacząć szukać? Półprawdy myślę, że znamy też. No. Czasem bawią się przy murze kościelnym z takim małym brudasem. Z Miguel. Rozejrzę się, a ty tu poczekaj. Z Barneyem pewnie. Z chujowym Hubim. Który ma nogi połamane. Dobra, czyli są prawdziwi przyjaciele. No i widzisz, to jest ten twój bazar. Dzieci zaginęły, a oni nawet nie chcą pomóc. To jest twój burdel, Kacperku, właśnie. Takie coś wspieramy, widzisz? Ja robię takie burdel. Morderców dzieci i frajerów. Obyś nie był kolejnym... I piesek granaty chociaż. I bomby. I C4. Jezu, kto tu tak mruczy mi pod nosem? Nie wiem. A to dziewczynka, patrz, oddajmy od razu pozytywkę. Yeah.
Zaraz trzeba pewnie będzie kończyć, bo ile to już trwa? Ejde, o Jezu, pół udało godziny. Udało ci się? Znalazłeś pozytywkę? Tak. Tak, i miałaś rację. Faktycznie była cenna. Ale jeszcze... O, aha. Czyli ją sprzedałeś. Tak się umawialiśmy, ty prawda? Ty ją sprzedałeś. Że zrobię z nią, co będę chciał. Ale ty masz ją przecież, no. Nie? No ja mam. Chyba tak. Ja pierdolę. Ty... No i zjebałeś questa, gościu. Nie gram z tobą. Ale quest, a ta pozytywka, ona była po prostu jako rupieć, a ja po prostu kliknąłem sprzedaj wszystkie rupiecie, nie? Nie wiedziałem, że sprzeda pozytywkę, skąd? Nie kliknąłem centralnie, żeby ją sprzedać, nie? Ona była po prostu w plecaku, o tutaj musiała być, w różnych, ale to jest bzdura, czemu nie było jakiejś decyzji, żeby ją sprzedać, czy coś takiego? O, aż dziewczynka zaczęła lewitować ze złości chyba. Dobra, oj, słaby jesteś. Jeszcze tu pogadajmy i można kończyć, ja trzeba dłużej jedzenie. Kolejnym... Dobra, ale tu już też trzeba zakończyć odcinek, bo za długo to... O Jezu, jeszcze dziadek zaczął gadać. Alberto! Coś słaby ten nowy pancerz. Nadaje się prędzej dla żuczków niż ludzi. No, za cienki jest. Filistynie! Skorupy żuków są bardzo mocne. Ten pancerz to doskonałe rzemiosło. Z najlepszych materiałów. Wzmocniony! O, jeszcze chwila i para mu buchnie z uszu! Uwaga! Zaraz wybuchnie! Tytanem? Wzmocniliśmy pancerz tytanem, który znaleźliśmy na złomowisku. Dlatego jest lżejszy i lepiej chroni. A wy nie musicie być takimi dupkami. No, dlaczego nie mówiłeś od razu? Zobaczymy! Ja pierdolę. Ale cymbały jebane. Nawet nie sprawdziły, że jest spoko, więc pancerz tylko od razu reklamacja po salej. Jeśli o ciebie chodzi, to były ostatnie tytanowe kamizelki. Nie szukam pancerza. Sophie mnie wysłała. Macie przedstawić mi jakiś plan. Plan? Mój plan? Karl się zgodził. Karl się zgodził. Słyszysz, Vincenzo? Nie Karl, Sophie. Podzielicie się nim, czy mam zgadywać? Wiatrak. Chcemy rozwalić wiatrak. No właśnie, bingo. Ale... Wielki wiatrak, który zasila... kwaterę główną SPK-u. No to na pewno, ale co ale jeszcze? Najpierw może pół miasta. Potrzebujemy ładunków, które Jack i Joe zostawili w wieży ciśnień. Przyniesiesz je nam, pielgrzymie? Jak go rozwalimy, padną wszystkie lampy UV w kwaterze SPK-ów. No i to wystarczy. Zarażeni będą mogli ich zaatakować. Old Villedor znów będzie wolne. A ty będziesz miał wolną drogę do... No wiesz, no... Przez chemiczny zwał i dalej do... No, jak to się nazywało? Central Loop. Do Central Loop! Właśnie! Skąd wiecie, że SP się wycofa i nie zemści? Hmm. Bo to tata zaprojektował ten wiatrak. Zna go jak własną kieszeń. A to jedyne źródło energii bazy SP. Bez niego specy nie przetrwają w Old Villedor ani jednej nocy więcej. Ale musimy działać szybko, zanim stróżowie prawa zorientują się, co... To nie lubi się takiego Alberto. No, to piszesz się? No ja lubię Alberto, ale nie lubię bazaru, bo to cymbały jebane. Okej, czyli wiatrak zasila wszystkie lampy UV SP-ków. Tak, to prawda. Wielu ludzi zginie. No właśnie. Tylko jeśli SP nie podkulą ogona i nie zwieją tam, gdzie ich miejsce. To oni ukradli nam wiatrak. Był nasz. A kiedy Lukas i jego ludzie... Kiedy przyszli... A niech to cholera! Zajęli go. Właśnie! Zajęli go. Bez elektryczności Aitor nikogo tu nie utrzyma. My mamy generatory, mniejsze źródła zasilania. Oni... potrzebują dużego źródła zasilania. Będą zmuszeni... No, oni są bezpieczni. A zanim wrócą ze wsparciem z Central Loop, sami zablokujemy tunel. Ich dowódca, Jack Matt, nie będzie ryzykował walki w ciemnościach z renegatami i zarażonymi zaplecami. Old Villedor znów będzie nasze, a ty dostaniesz się do centrum. Dobra. Zrobię to. Dobra, zróbmy to, bo trzeba to skończyć wreszcie po 100 lat. Użyjemy ładunków, którymi Jack i Joe próbowali ją wysadzić. Daj znać, jak dotrzesz na miejsce. No przecież mamy te... No właśnie, więc chyba je mamy.
Więc zaraz sprawdzimy, o co chodzi, ale najpierw dobra. To tyle w tym odcinku, jak widzicie, super kreacja questów. Sprzedałem pozytywkę dziewczynki, bo była jako rupieć i nawet nie spytali mnie, czy chcę to zrobić. Wysadzamy zaraz wiatrak. Na pewno będzie dobrze, wszystko się skończy, nikt nie zginie, będzie szczęśliwe zakończenie, rozpierdoli się całe miasto. SPC na pewno się nie zemszczą, wszystko będzie zajebiście. Dobra, i takim akcentem żegnamy się. Hejo. Do widzenia.